Tu. Pole Mielecką zamieszkuje 2082 osoby. Ogólna powierzchnia to 985 hektarów, z czego na gospodarstwa rolne przypada 626 hektarów. Przodujące rolnice to Halina i Marek Padekuła, Zbigniew Bąk, Maria i Franciszek Miodunka, Monika i Robert Kardyś, Urszula i Andrzej Myjak, Anna i Jan Niedbała, Maria i Antoni Maziarz, Zofia i Adam Wiesiadeccy, Antonina i Sław Kolat, Jadwiga i Paweł Dziekan, Krystyna i Henryk Indyk. Wsi sołtysuje pan Wiesław Soboń. Wieniec z Woli Mieleckiej jest wieńcem tradycyjnym. Podstawa wieńca ma kształt koła wyplecionego z kłosów jęczmienia i pszenicy. Pionowe pałąki uplecione są na przemian z jęczmienia i pszenicy. Jęczmień wpleciony jest zatrwian, a w dwóch kolorach. Góra wieńca ma kształt korony. Wypleciony jest z owsa oraz słomianek i gipsówki. Wnętrze korony wypełnione jest różnobarwnymi słomiankami i gipsówkami. Całość wieńca dopełnia piękna, misternie ułożona jarzębina. Wraz z wieńcem grupa wieńcowa z Woli Mieleckiej przynosi chleb dożynkowy. Wieniec przygotowało koło gospodyń wiejskich z Woli Mieleckiej pod kierunkiem Danuty Więcek, a dodatkowa atrakcja będzie przyśpiewka dożynkowa w wykonaniu grupy wokalnej koła gospodyń wiejskich.